Od mojego ostatniego filmu dotyczącego upadku społeczności Manhuntowej minął miesiąc. W tym filmie postaram się przeanalizować aktualną sytuację, w jakiej znajduje się ta community oraz omówić zmiany, jakie nastąpiły w nim w przeciągu ostatnich tygodni. Koniecznie dajcie znać, jak podoba wam się taki format filmu w sekcji komentarzy. Zapraszam do oglądania. Paradoksalnie do moich poprzednich dwóch materiałów na początku zagłębimy się w te pozytywne aspekty, jakie wystąpiły w tej społeczności w przeciągu ostatniego miesiąca. Po dokładnym omówieniu raka społeczności Manhuntowej na jakiś czas zmniejszyła się toksyczność obecna w tym community, gdyż przeważnie większość osób dopuszczających się omawianych w moich filmach zachowań, takich jak podawanie danych osobowych, wyzywanie, gnębienie, szydzenie oraz życzenie śmierci, zaczęła bardziej uważać na swoje zachowanie. Co więcej, gdy sytuacja zaczęła się stabilizować, a nikt już nie naśmiewał się z każdego twórcy na każdym ich kroku, powróciło do internetu wielu twórców owej społeczności. Swoje filmy zaczęli publikować twórcy tacy jak Kynx, Luxon lub Adux. Z prywatnych informacji, które otrzymuje, coraz więcej twórców także zaczęło planować swój powrót do filmów Minecraft Manhunt. Już na dniach na moim kanale pojawi się także rewanżowa część mojej serii Miki vs. 8 łowców. Więc przed nami kłania się dobra perspektywa powrotu tej dobrej strony społeczności Manhuntowej. Jednak w tym momencie chciałem przejść do tej ciemnej strony Manhunt Community. Tej strony, którą znacie z moich poprzednich dwóch materiałów. W przeciągu ostatniego miesiąca nastąpił powrót twórców takich jak Karol Gaming oraz Sasias. Pierwszy z dwóch twórców swój powrót poparł przeprosinami i przyznaniem się do zarzutów przedstawionych w moim materiale, czyli do znęcania się, bijemy mu do szkoły i wysadzamy petardę, robimy wyzywania. Ja chcę być zmiażdżony przez małże. No to wystarczy ci iść do oraz rozpowszechnienia danych osobowych innego internetowego twórcy. Jak nie zabijesz, jesteś katem. A następnie po odczekaniu kolejnych dwóch tygodni opublikował dwie produkcje z serii Minecraft Manhunt. Omawiając powrót pierwszego z dwóch twórców, najpierw przeanalizuję przeprosiny Karola opublikowane po premierze mojego materiału oraz zdradzę wam kilka smaczków, o których do tej pory nie wiedzieliście. Więc zacznijmy. Jest dzień 14 czerwca 2023 roku, czyli kilka dni przed filmem Co zniszczyło Manhunt Community. Tego dnia skontaktowałem się z osobami z otoczenia Karola, by poinformować je o niezwykle szkodliwej działalności internetowej twórcy. Nie minęło dużo czasu od pierwszego kontaktu z jedną z osób z otoczenia Karola, zanim napisał on do mnie na Messengerze z groźbami skierowanymi w moją stronę. Tego samego dnia odbyła się rozmowa z inną osobą z otoczenia Karola Gaminga, podczas której rozmawiałem z tą osobą oraz samym Karolem. W trakcie rozmowy Karol nieustannie mówił, że w przeciągu tego czasu zrozumiał swoje błędy. Zmienił się oraz kilkukrotnie przepraszał, podkreślając, że robi to szczerze i jest mu bardzo wstyd. Chwilę po rozmowie Karol opublikował posta o treści XD, tyle mam do powiedzenia w tym temacie. A niedługo później otrzymałem od Karola komentarz, w którym Karol mówi, że w czasie konwersacji nie mógł powstrzymać się od śmiechu. To zaprzecza szczerości Karola w momencie przeprosin, gdyż twórca najpierw żałował swoich błędów, a następnie przedstawia to, jakoby wtedy nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Dnia 19 czerwca opublikowany został materiał Co zniszczyło Manhunt Community, w którym przedstawiłem dowody na bardzo toksyczną działalność Karola. Po filmie na twórcę spłynęła ogromna fala krytyki, a twórca zdecydował się na publiczne przeprosiny zawarte na karcie społeczności kanału Karola, w którym pisze, że szczerze przeprasza za swoje czyny, używając praktycznie tych samych słów, których sam twórca użył w chwili rozmowy ze mną. Stawiając oficjalną reakcję Karola na zarzuty przedstawione w moim filmie z tymi nieoficjalnymi na te same zarzuty, zostawiam wam do samodzielnej oceny, czy Karol naprawdę szczerze żałuje znęcania się nad Kacprymka oraz szydzenia z mojej osoby, czy też nie. Warto dodać, że jeszcze niedawno Karol w prześmiewczy sposób nazwał swój kanał nazwą Karol Gaming, ale nikim nie zniszczył. Po moim materiale jeden z oskarżonych twórców, który także przeprosił, był Mibex, którego zachowania umówiłem w moim materiale. W przeprosinach Mibex przyznaje się do gnębienia Kabako oraz także szczerze przeprasza za swoje popełnione czyny. Jednak już po upływie kilku tygodni pod postem na karcie społeczności twórcy Xolek, u którego pojawił się także materiał ze stanowiskami oskarżonych twórców, na które odpowiadałem w materiale Grzechy Manhunt Community, spójrzcie, w jaki sposób Mibex odnosi się do komentarza mówiącego o znęcaniu się nad Kabakiem. To, że teraz tego nie robisz, nie wymazuje przeszłości, tym bardziej jeśli zaprzestałeś tych czynów dopiero po premierze mojego materiału. Gdyby nie ten film, dalej byś to robił. Tym bardziej, że zaprzestałeś być toksyczną osobą jedynie w kierunku Kabako, a w kierunku do innych osób, takich jak Adux, dalej jesteś toksyczny. Warto dodać, że sam Xolek stara się umniejszyć zjawisko znęcania się nad 14-letnim Kacprymka, podważając zarzut mówiący, że Mibek znęcał się nad dzieciakiem, gdyż ten dzieciak ma jedynie 14 lat. What the fuck? Kolejnym z twórców, który wrócił do twórczości, jest Sasias, którego temat szydzenia z mojej osoby poruszałem w dwóch filmach o Manhunt Community. Twórca przyjął nieco inną taktykę od pozostałych, gdyż na początku usunął wszystkie swoje filmy, a niedługo później przeniósł swoją twórczość na zagraniczny YouTube, gdzie nikt by go nie znał. Hello, in today's video three of my friends tried to hunt me down and stop me from beating Minecraft. Szybko jednak kanał Sasiasa został odnaleziony i X-Bonza został zidentyfikowany jako Sasias. Twórca w przeciwieństwie do reszty YouTuberów od tej pory nie przyznał się do winy,
Dalej publicznie kłamiąc, że wcale nie szydził z mojej osoby. Wcześniej tłumacząc się z niewiedzą o znaczeniu zwrotu long life, a teraz mówiąc, że śmiał się jedynie z tego cytatu. Co więcej, jego zachowanie absolutnie się nie zmieniło. Twórca dalej nie okazuje jakiejkolwiek skruchy, wręcz przeciwnie, stara się cwaniakować w komentarzach. Jednak prywatnie twórca proponował mi, że dla zakończenia całej sprawy jest w stanie publikować publiczne przeprosiny. Mówi, że nie chcecie się tego ciągnąć, a z drugiej strony cały czas prowokujesz mnie w internecie. Gratulacje, użytkowniku. No, jestem mistrzem bez long life'u. Szkoda, że publiczne przeprosiny w tym momencie będą jedynie próbą wytarcia sobie mordy w celu uratowania swojego wizerunku. Ponieważ, jak widać po wypowiedziach Sosiasa publikowanych praktycznie w tym samym czasie co chęć publicznego przeproszenia, nie ma tu absolutnie żadnego poczucia winy lub minimalnego żalu za popełnione grzechy. Zresztą, największym dowodem na nieszczerość w słowach Sosiasa jest to, że mimo przeprosin, które rzekomo były szczere, Sosias po upływie miesiąca dalej robi to samo, o co został przeze mnie oskarżony oraz to samo, za co przepraszał. Dodatkowo jesteś o tyle dwulicowy, że najpierw proponujesz mi miniaturki, a potem dalej szydzisz z mojej osoby. No ja pierdolę. Ostatnim twórcą, którego sprawę omówię w tym materiale, jest Kostu Gaming, który na widocznym screenshocie cieszy się, że w filmie Co zniszczyło Manhunt Community nie było mowy o znęcaniu się nad Kasprem K z jego strony. Twórca na sobie ma niesamowity ubaw z fragmentu filmu, którym przedstawiam screenshota z ujawnieniem danych Kabako, rodziców oraz rodzeństwa Kabako oraz adresu IP 14-letniego Kacpra. Po większym wybrzmieniu mojego materiału odnośnie społeczności manhuntowej, Kostu Gaming przeprosił na karcie społeczności, jak inni wyżej omówieni twórcy. Zestawiając obie sytuacje, w której na początku Kostu Gaming naśpiewa się z całej sprawy, a następnie przeprasza za wszystko, zostawiam wam szczerość twórcy do własnej opinii.